Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Crusader Kings 3. Ja jestem Kilowski, a to jest Crusader Kings 3. I to jest kolejny odcinek naszych zmagań w budowie wielkiego imperium na tychże tutaj ziemiach, a bardziej do stworzenia Cesarstwa Rzymskiego, ale do tego jeszcze trochę nam brakuje. Więc co mieliśmy dzisiaj zrobić na dobry początek? Zobaczyć, czy mamy jakieś artefakty. Nie, nie mamy. To oznacza, że ruszamy sobie na pozbycie się pewnego zagrożenia. Haha, jakiego zagrożenia? To nie jest zagrożenie. Na pozbycie się ludzi, by móc zwyczajnie stworzyć pewien tytuł. Więc wypowiadamy świętą wojnę o Królestwo Egiptu i bez czekania na cokolwiek, zwyczajnie ruszamy prosto na Aleksandrię, żeby pokazać naszym wrogom, gdzie raki zimują. Zostawcie tutaj jeden oddział, a wy pod wodzą samego Malika Denchy. Lepiej, żeby on sam nie prowadził tę armię, bo w sumie uważam, że po co ma prowadzić tę armię, skoro nie musi. Może to robić ktoś inny, może bardziej doświadczony. Niech sobie po prostu prowadzi je sam. Więc kurde, chodźcie tu. No za czym wy tu idziecie? Tam jest armia, tu jest oblężenie. Chodźcie tu. Nie uciekać. No nie uciekajcie, proszę was. Dlaczego mi pisze, że są równe szanse? Znaczy, z jakiej racji? Mam dwa razy tyle żołnierzy. To nie może być, że nie ma równych szans. Tak, będziesz też wiedźmą jak ja. Znaczy wiedźmą. Czarownikiem. Chyba to jest najlepszy opis, jaki można tutaj dać. Dobra, armia rozbita. Nawet kogoś wzięliśmy w tej bitwie. To osobą, którą wzięliśmy, jest oczywiście drugi syn. Co nam trochę przybliży zwycięstwo. Więc lećmy od razu tutaj na północne ziemię Egiptu, ponieważ no gdzie indziej możemy niby iść. Aleksandria wzięta, wy idźcie pomagać, wy lećcie tu dalej, ty leć tu, na Fayum. A nie, musicie naokoło lecieć, ja pierdziele. Czemu tu nie ma mostów? Tak ciężko tutaj mosty na Nilu, znaczy... Dobra, wiem, że z pewnych powodów to może być problem z tą budową tutaj, ale mimo wszystko, no kurde, no ileż można. Dobra, wy to uciekajcie w tą stronę może. Nie, kurde, mówiłem, żeby tu iść, no i zdupiłem to. I nam rozbiją teraz armię oblężniczą. To takie smutne. No ale cóż, tak bywa. O, ale wielkie zwycięstwo żeście osiągnęli. Kurde, szkoda słów. Szkoda tylko naszych onagerów. Kto mi umarł? Mój przyjaciel. Wcale to nie smuci. Czyli tutaj doszło do podzielenia tytułów. Czyli Hafizydzi mają tutaj tytuły, a tutaj mają też Hafizydzi, tylko to jest akurat Emirat Sany. Okej. Wciąż mam nadzieję, że to jednak Hafizydzi będą rządzić tutaj lokalnymi ziemiami. Oni tu się już biją o jakieś swoje ziemie, co mnie trochę nie cieszy. Wolałbym, gdybyś panie... A nie, to mi tak mnie obchodzi. I tak Jemen komuś oddam, więc mam to gdzieś. Chociaż nie no, nie. Tak być nie będzie. Proszę przestać. Proszę zakończyć tą wojnę, ponieważ tak tego żądam. No, klasycznie są przeciwko. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, że będą przeciwko? Dobra, chodźmy tutaj na południe i może uda nam się trochę onagerów tutaj zwrócić, znaczy zdobyć z powrotem. No, całe dwa onagery, no dziękuję bardzo. No, lepsze to niż nic. O, mamy teraz 10 onagerów, no to jest już akurat już ogromna zmiana w porównaniu do poprzedniej. Szturmujemy Al-Bahnasa, no i jeszcze jeden punkcik trzeba zdobyć, ale to mnie irytuje. Czy Trypolis nigdy straciłem? Nie no, zajebiście. Naprawdę najbardziej wartościowy punkt na naszej mapie. Dobra, szkoda słów. Oblegajmy dalej, może coś będzie tutaj lepiej. O, w końcu w ciąży jest, nareszcie. Co będzie szybsze? Zakończenie wojny czy zakończenie oblężenia? Piszcie w komentarzach już teraz. Tak naprawdę to nie musicie. O, Kurt Krondyr na 10 poziomie. To boniecznie. Mamy teraz wyższy dochód z podatków od naszych wasali. To boniecznie i tyle. O, chyba prędzej będzie... Ej, jakie fajne. O, jakie fajne. Ale zajebiste, dobra. No dobra, wygrywamy wojnę i tyle. Tam prowadzą sobie bitwę. Ciekawe, kto by ją wygrał. Wolę od razu zwyciężyć i mieć spokój. I w ten sposób oczywiście zwyciężamy wojnę. Uzurpujemy sobie tytuł Egiptu, Królestwa Egiptu, Malikatu Egiptu. No i teraz możemy ogłosić naszą dominację na tych ziemiach. Całkiem przypadkiem się okazało, że po uzurpowaniu tego tytułu dostaliśmy całą masę różnych rzeczy, które były na dworze Tulunidów. Więc je sobie tutaj porozstawiajmy. Na przykład egipskie żyły handlu, które dają nam plus 0,02 do wzrostu
rozwoju naszych ziem, to bardzo fajne. Mamy święty baner Mohameta, więc powieśmy go sobie tutaj po tej lewej stronie. Bardzo fajny baner. No i trzeba któryś chyba wywalić z tego, co się orientuje, bo są chyba fajniejsze. Na przykład ten baner jest, no o dziwo, lepszy od banera mohamedowskiego. Ale czy nie lepiej byłoby wywalić ten tulunicki? No jak się okazuje, jednak nie. Nie, ten tulunicki jest słaby, to wolę sobie walnąć, o, tutaj Arras, piękny Arras naścienny. Co możemy sobie tu dalej stawiać? Jakie są jeszcze fajne rzeczy? Najlepiej po rzadkości tych artefaktów. Co tu jeszcze fajnego? O, czaszka zarąbista jest. Możemy ją tutaj powiesić zamiast... Kurde, proszę mnie tu wrócić. Możemy sobie tutaj powiesić zamiast chyba tej skóry, co tu kiedyś dostałem. Słaba skóra, więc dobra czaszka jest w sam raz. Bo tamta czaszka daje mi tylko prestiż, a to mi daje. A ta skóra jest lepsza? Jest odrobinkę lepsza. To mogę powiesić tą skórę zamiast tej czaszki. Co tu jeszcze mamy na piedestały? Mamy tutaj trochę Pity plus Kurtgrandeur, wybitnie, boniecznie. Ile on teraz Kurtgrandeur? Mam go od cholery. To oznacza, że mogę teraz sobie przycinać. Więc przytnę sobie tyle. Więc teraz 2 golda już nie muszę wydawać na opłacanie jedzenia. To świetnie, boniecznie, właśnie tego oczekiwałem. Jeszcze mógłbym na czas życia naszego Denchy, albo nie. Kolejny dwór, jaki będzie przy kolejnym dziedzicu, będzie w pełni dworem takim naukowym, bo będę chciał tutaj dużo zainspirowanych ludzi sprowadzić, żeby mi dawali jakieś fajne rzeczy. Z drugiej strony, po co? Brakuje mi tylko regalii z jakichś fajnych rzeczy, chociaż coś zawsze jeszcze znaleźć można. Więc tutaj na razie to będzie dwór administracyjny, a potem przerobimy się na dwór taki bardziej naukowy. Powolutku ludzie na naszym drzewku dynastycznym zaczynają pojawiać się wielokrotnie. Dopiero teraz zauważyłem, że nasza postać jest cierpliwa, przez co dostajemy jeszcze większe podatki na ziemiach zalanych. Tutaj w Delcie Nilu, po prostu piękna rzecz, niech żyje kultura egipska. Jako, że uciułaliśmy już pieniądze, jesteśmy w stanie to ogłosić. Już nie Malik, a jednak kto? A, znowu Malik. Tylko Al-Muazzam. Malik Al-Muazzam. To smutne, myślałem, że będzie się nazywać jakoś inaczej, jakiś sułtan czy coś, a to jednak znowu Malik. To bardzo smutne, po prostu jest to cesarstwo, a on jest Malikiem. Wolałbym, żeby było inaczej i żeby nazywał się inaczej. No ale no cóż, jesteśmy teraz jak Ballacha, zmienił nam się kolor na taki ciemnozielony. To bardzo elegancko. Jesteśmy teraz Imperium Arabii, zwiększyła nam się domena o 1. Oraz coś jeszcze zwiększyło o 1, prawdopodobnie ilość naszych oddziałów, jakie możemy mieć. Oczywiście. Teraz zbieramy pieniądze na większą ilość tych zbrojnych. Zrobimy sobie chyba 2 oddziały tych Mubarizunów. I potem prawdopodobnie walimy sobie jeszcze trochę onagerów. Pierwszy syn nie powala, znaczy drugi syn gwoli ścisłości. Widzę, że w Bizancjum jest zadyma jak zawsze, a to oznacza, że musimy tam zainterweniować, ponieważ chętnie bym sobie wziął tutaj Cypr. Więc ja chętnie zaatakuję Bizancjum i od razu właśnie ruszajmy tutaj na Nikozję. Zapytacie, po co ruszamy na Bizancjum? Czy tylko po to, by pokazać swoją dominację? Niekoniecznie, no naprawdę moim celem jest splądrowanie Bizancjum, znaczy Bizantionu. Ponieważ, jak sami dobrze może wiecie... Co mnie to obchodzi? Jak sami dobrze wiecie, w Bizancjum na ich dworze są zawsze fajne rzeczy. I można je zdobyć na 2 sposoby. Pierwszy, poprzez sztukę dyplomacji i zabijania ludzi. A druga jest troszeczkę inna. Uuu, kurde, ale bym chciał wziąć te rzeczy. Tutaj jest plan, by to załatwić. Wystarczy po prostu wziąć z nimi jakoś sojusz i potem pobawić się dynastycznie. Więc da się Bizancjum przejąć w jedną wojną, ale ja gwarantuję wam, że jeśli to zrobimy, przejmiemy Bizancjum w jednej wojnie, to prawdopodobnie trochę nam kraik może podupadnąć. Chociaż wydaje mi się, że mogę taki challenge, nazwijmy to, przyjąć. Czyli wzięcie Bizancji w jedną wojenką. Dobra, weźmy tą Nikozję tutaj. O cholera, to się wykrawimy na tej Nikozji, ale to jest, no zawsze coś. I lećmy dalej. Bazileus chce pokój. Śmiechu warte, chyba wiecie co to oznacza, kiedy cesarz prosi o pokój. Niestety muzułmanie też wykorzystują to, że imperium jest troszeczkę osłabione, no i też go atakują. Co najgorsze, są to ci kurde muzułmanie postgreccy, niestety. Kultura antiochiańska to są ci Grecy, którzy myślą, że nie są Grekami. Najgorszy sort ludzki. Oblężenie może trochę potrwa, ale sobie poradzimy. Dorzuciliśmy sobie troszeczkę więcej broni oblężniczej, ponieważ zakupiliśmy sobie te dodatkowe oddziały onagerów. To bardzo fajnie, zainwestowaliśmy też w pierwszych Mubarizunów. To też w ogóle fajniej.
No i teraz powinno być już generalnie dobrze, można nawet wziąć szturmem, ale ja się boję, że ten szturm to troszeczkę przegramy, więc możemy jeszcze chwilkę poczekać. O, i teraz świetnie, możemy zaatakować. No i czy coś zyskaliśmy? No zarąbaliśmy tylko książkę. To takie smutne, wolałbym zarąbać trochę więcej rzeczy. Ale no cóż, książka też może się nadać. Nie ukrywam, fajnie by było dostać koronę Justyniana. W sumie ona byłaby najlepsza. Bardzo bym się ucieszył. Ale kolejna książeczka, tym razem o czym? Wasal Opinion plus 3. Wbrew pozorom jest to całkiem przyzwoite, ponieważ opinia z wasalami zawsze powinna być wysoka. To akurat dobrze. Dostałem książkę, a nie, dostałem kolejny punkcik. Wybitnie. Armii Bizancji tutaj na oczy nie widziałem, jedyne co mogłem tu robić to oblegać sobie Trację. No to, no, kurde, co mnie to obchodzi, naprawdę. Więc sobie tutaj bierzemy różne forty, no i bierzemy sobie cały Cypr. Cały Cypr, który został wzięty w świętej wojnie i możemy go nadać jakiemuś naszemu krewniakowi. Prawdopodobnie naszemu synowi, którego wydziedziczamy, bo go wcale tutaj nie potrzebujemy, bo jest słaby, więc ty będziesz rządzić na Cyprze. Tytuł cesarski, jaki cesarski? Tytuł książęcy, zrób se sam. Dobra, jest zadyma i to potężna, ponieważ ten pan wypowiedział wojnę Bizancjum o rozpad Bizancjum. I ja najchętniej bym nie widział tego pana jako osiągającego sukces, ponieważ to by się chyba skończyło tym, że wszystkie artefakty, które się tutaj znajdują, troszeczkę by tak przepadły. Więc możliwe, że dogadamy się z panem z Bizancjum i może weźmiemy jakiś wspólny tutaj sojusz? Może byłby pan chętny na jakiś sojuszyk? Nie chcesz sojuszu? A miło ci się ogląda rozpadający kraj? Wydaje mi się, że to jest bardziej w twoim interesie mój sojusz z tobą niż mój interes. To twój interes, to ty powinien być zadowolony i ciekawski. Chcesz ten sojusz? Nie, nie chcę sojuszu. No za kurde człowiek. Za to, co możemy zrobić, to zaatakować sobie ziemię Muchtadów za pomocą naszym casus belli inwazja. Więc cały sułtanat Muchtadów zostanie tutaj zaatakowany i praktycznie całe królestwo Mezopotamii zostanie tutaj wciągnięte. I to mnie bardzo cieszy i no i właśnie zamierzam to zrobić. I w sumie to ja to zrobię. Zwiększam ilość naszych Mubarizunów do fulla. Powołuje armię, tylko może nie w ten sposób, ponieważ armię powołuje się w ten sposób, że klika się Holy Order, następnie naszych zbrojnych i potem dopiero zwykłą piechotę. I patrzymy do czasu, aż nam się powoła, jak się powołają nam zbrojni. Jak się powołają zbrojni, to wtedy można już wstrzymać naszą rekrutację i tyle nam już osób starczy. Proszę się ruszyć, proszę stanąć, proszę się tutaj zorganizować. I lecimy od razu na pierwsze forty. Ale fajne, chcę to. I myk, przechwycenie armii wroga, pięknie. Może nieduży oddział, ale zawsze liczny. Ubulla sobie pada. Więc możemy ruszyć teraz na, o, samą ich stolicę w Ar-Rusafa, Irak. No to tam też ruszymy, bo fajnie brzmi ta ich nazwa miasta. A bardziej chyba to jest szejkdom, tak dokładnie. Nie, to jest wilajet Ar-Rusafa, Irak. A samo szejkostwo to jest Rusafy. Rozumiem. Stolica im pada bardzo pięknie. Zarąbaliśmy im dywan. No cóż, tak czasami bywa, że się ukradnie dywan. Ukradliśmy też wybitne łupy wojenne. Kontynuujmy nasze oblężenia dalej. Ale tu jest kurde bogactwo, jak się patrzę, prawdziwie. Wilajet Wasitu brany, elegancko. I zostało nam jeszcze wziąć na przykład... Nie no, jeszcze dużo ziemi zostało do wzięcia. Oho, ich armia stwierdziła, że się tutaj zbierze. Więc dokończymy tą wojnę jedną potężną bitwą, która powinna tutaj dać radę. O, możemy sobie wziąć jeszcze tutaj cechę dziennikarza. Armia rozbita. O, nawet tutaj jeszcze zdobyliśmy prowincję. Generalnie piękna wojenka. Arabska inwazja się udała. Teraz pytanie, ile z tych osób zostanie zwasalizowanych, a ile też nie. Jest ciężko powiedzieć. Muszę teraz zobaczyć, jak to mi to rozdało te tytuły. Więc tak, Bagdad jest pod kontrolą tego pana, który jest podległy temu panu. Aha. Czyli prawdopodobnie skończy się to tak, że będę musiał... Nie, ja nie będę musiał. Ja prawdopodobnie to zrobię. Basra. To jest prawdopodobnie jakieś święte miejsce dla jakiejś religii muzułmańskich, więc dlatego tutaj jest jakiś specjalny budynek do budowy. Dobra. Osiedlmy tutaj lokalnych maszryków, znaczy lokalnych, i nadajmy im te ziemię. Tutaj nie chce pan tutaj rządzi. Następnie, co jeszcze mam, a czego nie chcę mieć? O, tutaj Wasit jeszcze, okej, Wasit też nadamy jakimś ludziom lokalnym, bo też nie potrzebuje tych ziem, też dla maszryków. Tutaj pani będzie, 35 lat, może jakiegoś syna sobie strzeli, bądź też córkę.
Więc ona ich sobie rządzi tutaj i teraz musimy pozbyć się... O, tutaj panu możemy zabrać ziemię. Elegancko, proszę. Gdzie mogę revoke title? Jest, revoke title, pięknie. O, możemy cię wykupić i zarobić pieniądze. Jesteś za basydów? Haha, śmiechu warte, już nie jesteś za basydów. A ciebie nie mamy w więzieniu, ani ciebie, ani też ciebie. Dobra, bierzemy sobie, uzurpujemy ten tytuł. Nie możemy uzurpować, bo nie mamy pieniędzy. To całkiem smutne. To oznacza, że będziemy musieli tutaj parać się wojnami domowymi. Ponieważ no, na to wygląda, że jesteśmy do tego zmuszeni poniekąd wręcz. Dobra, kto rządzi tą ziemią tutaj? Aha, ten jeden wielki pan tutaj. To jest co najmniej niekomfortowa sytuacja, że tak to wygląda. Dobra, czyli tak. Proszę pana, tutaj mamy Samarrę. Jakbym ja stworzył Samarrę, księstwo, i bym ci nadał, to byłbyś chętny się nawrócić na przykład? Jest jakaś szansa? Prawdopodobnie... Nie, znaczy mam dużo learning skilla. I chyba mógłby się zgodzić, gdybym mu dał naprawdę sporo tych ziem. Więc zaryzykujmy i nadajmy mu te ziemię, plus 80 już ma. Ale chłopin nienawidzi praktycznie, no to tak trochę... Tak trochę ciężko będzie, tak mi się wydaje. No będzie ciężko, to bez sensu, to lepiej już ich wszystkich tutaj obalić. I jedną wojną domową ich wszystkich tutaj zająć. Tylko pytanie, czy tylko oni byliby przeciwko mnie? Och, niekoniecznie. Niekoniecznie. Bo tak, tutaj mam chłopstwo, tutaj mam trochę, no... aha, są jeszcze pewni ludzie, którzy są też przeciwko mnie. Aha. Dobra. Zrobimy to tak. Zarobimy pieniądze? Albo nie, nie będziemy zarabiać pieniędzy. Po prostu postawimy sobie żołnierzy tutaj lokalnie i wypowiemy im wojnę i będziemy sobie tutaj latać i robić co popadnie. Więc wezwijmy już Men at Armsu, wezwijmy trochę tutaj ludzi. Aha, nie ma wojny, dobra, czyli muszę ich rozwiązać i dopiero pewnie na wojnę mi wrócą, jak wypowiem, bo tak to chyba działa. A nie, trwa wojna z tymi sukinsynami, no irytuje to strasznie. No to cóż, chwilowo będę miał problem z tymi muzułmanami tutaj. Może po prostu ich zawołam do tego, żeby się nawrócili. Jak się nawrócą, to się nawrócą, a jak nie, to po prostu ruszymy na wojnę z nimi i będziemy mieli spokój. Więc to jest plan na tą chwilę i może się uda. Pierwszy się zgodził, świetnie. Drugi się godzi, świetnie. Weak favory, no cóż, to są klanowe. O nie, to są wasale z klanów. I oni pewnie będą chcieli sojusze dostawać, bo będą niezadowoleni i pewnie płacą mi z racji na wspólne relacje z nimi, co jest głupie. Nie lubię bardzo wasalów, którzy są no, typu klan. Bardzo ich nie lubię, bardzo lubię wasalów feudalnych. Albo po prostu na tych ziemiach będzie taki mały obrządek klanowy i tyle. No, będę musiał to zaakceptować, a to, że Bagdadu nie wezmę, no to najwyżej zapłaczę nad tym faktem, bo fajny byłby ten Bagdad, ale z drugiej strony no są lepsze ziemie. Z drugiej strony Bagdad by mi się przydał, bo to jest rzeczywiście ziemia dla mnie, a taki Konstantynopol to nie do końca bym z niego chyba ciągnął, bo Hagia Sofia, z tego co się orientuję, to jest tak jakby święto, byłaby dobra tylko dla prawosławnych, bo to jest ich święte miejsce, a ja z tego bym nie dostawał żadnych bonusów, bo to nie jest moje święte miejsce. Tak chyba rozumiem, jak to działa. Więc ja z Hagi Sofii raczej nic bym nie miał, a z Bagdadu jak najbardziej. Z drugiej strony Konstantynopol jest bogaty sam w sobie, ale z drugiej strony właśnie Bagdad by dawał nam więcej bonusów. Więc teraz nie wiem, co robić. Czy wziąć Bagdad, czy brać Konstantynopol? Możecie pisać, bo jeszcze mogę coś z tym zrobić. To mi nigdy nie ucieknie. Powiem wam, że Emir Tomasz to jest niezły zawadiaka, który posiada ziemię w całym moim cesarstwie. Chłop ma dostęp aż do 4 księstw. Damaszku, Libanu, Al-Zaidu oraz nawet Sokotry. Widzę, że on tutaj całkiem potężnie rządzi. O nie, sukinsyn tutaj osiedlił jakichś Bahiridów na ziemi Sokotry. Jakie to jest smutne. Ale to oznacza... Zaraz. Bo ja tego nie rozumiem. Jeśli ona by dziedziczyła, na przykład załóżmy Emirat Sokotry, ale to w Bejrucie w Libanie. Aha. Dobra, jeśli będzie miał wystarczająco dużo dzieci, to powinno wrócić jednak do Jakballachów. Nie ma problemu. Urodził się wyśmienity syn o imieniu Badr, ale ja uważam, że zmienimy jego imię oczywiście na Denha. Ten syn jest wybitny wręcz. Piękny, potężny i dość inteligentny. No nie mógł być geniuszem, bo nikogo w naszej linii nie mieliśmy z cechą geniusza. Ale Badr jest świetny, tak naprawdę Denha.
i będzie on osobą, która wzmocni naszą krew. Więc niech on rośnie zdrów, niech on rośnie potężny i będziemy go wychowywać jak naszego syna, ponieważ jest naszym synem. Znowu wojna domowa, ja pierdzielę, dobra. Znowu trzeba się bić z tymi kurde buntownikami. Dobra, po kolei, kogo musimy pokonać? Tutaj nam wybuchli, to zaraz obok można by się nimi zająć. Czy możemy wezwać nasz święty zakon? Nie, bo dalej prowadzimy rzekomo wojnę w Hindustanie, znaczy w Indiach. No to dobra, powalimy sobie trochę żołnierzy, tyle starczy, tyle tych też starczy. Zajmijmy się nimi i miejmy kurde spokój, bo to jest śmiech na sali zwyczajnie. Że tyle tutaj problemów jest. O, jak to jest ten ranny? Przez kogo? You were wounded by an enemy soldier. Być może. Czy mamy jakichś lekarzy na dworze? Mamy tutaj Murshida, który jest słabym lekarzem, ale może kiedyś będzie lepszym. Ale od razu nam rany usunął, czyli znaczy, że jest całkiem spoko. Znaczy, że jest dobrym lekarzem, a może osobą udzielającej pierwszej pomocy. Ej, wzięliśmy go defu w bitwie, czyli on był tutaj, ale zarąbiście. Nie, lider Usama to tutaj był? Tak, poprzeze mnie. No to szybko wojenka zakończona, problemów nie było. Wybitnie. Teraz takiego pana trzeba od razu zabić, ponieważ no, jest to wymagane przez mechanikę gry, tak jakby. Wtedy oni zaczną się stakować, tak jakby, oraz jakby ta rewolta jakby się nie kończyła. Jakoś tak dziwnie działa. Więc tak to robimy. I jest chyba fajnie. Teraz musimy jeszcze no, przewrócić kontrolę na tych ziemiach z powodu ostatniej rewolty, bo się ludzie buntują, bo rzekomo wojny prowadzę. A ja wam powiem, że jak to mam nie prowadzić? Chyba od tego tutaj jestem. Już się dawno skończył pokój z Bizancjum i mogę ich atakować, a ich wojny domowe dalej trwają. To trochę śmiesznie, muszę przyznać. Co by tu może sobie ruszyć? Nie ukrywam, że zaatakowanie Tracji byłoby fajne, tylko z tego co się orientuję, nie mogę tego zrobić z pewnych powodów, jakich nie znam. A, bo święte wojny mogę chyba wypowiedzieć tylko tam, gdzie mam tak jakby granicę swego rodzaju, albo gdzie jest blisko mniej więcej. Możliwe, ale nie ukrywam, że o, ciekawsze byłoby zaatakowanie tych ziem tutaj, u tego pana, bo on w pełni kontroluje i wzięcie sobie Krety nie byłoby takie głupie. Więc weźmiemy sobie Kretę, żeby zwiększać naszą kontrolę na Morzu Śródziemnym. Znaczy, gdyby tak działało, to by było fajnie, naprawdę to tak nie działa, ale mogę tak sobie to przylorować. Tyle ludzi nam chyba starczy, 6000 żołnierzy powinno wystarczyć, on ma tam 3200. Jeszcze sobie troszeczkę tutaj zwiększmy może ilość naszych poborowych. O cholera, trochę za dużo. To weźmy sobie tylko ich połowę. Tych może już wywalmy. Tych sobie tutaj zjednoczmy. Dajmy najlepszego dowódcę, którego już tu mamy. Wybitnie, więc atakujmy prosto tutaj Vilayet Iraklio. Nie obchodzi mnie to. Desant prosto w ich wojska. Zostają tutaj pobici i od razu możemy wziąć się za oblężenie ich stolicy. Ich stolicę teraz bierzemy sobie szturmem. W ciągu jednego dnia zarąbaliśmy mu chyba jakiegoś syna, przez co możemy tą wojnę już zakończyć bardzo szybciutko i przyjemnie. Ja najchętniej bym tutaj nadał jakiegoś jakballachę, żeby było miło. Albo w sumie nie nadam tutaj żadnego jakballachy, akurat postanawiam nadać jakiegoś wasala, który będzie Grekiem. Dlaczego? W sumie dlatego, że to powoli będzie mi budowało akceptację z Grekami, a mi akceptacja z Grekami się bardzo nada, bo no sami widzimy, jak duża jest kultura grecka, a ja kiedyś w końcu tą kulturę grecką będę miał pod swoją kontrolą i tych wszystkich wasali trzeba będzie jakoś tutaj ogarnąć i będzie to dosyć trudne, żeby się z nimi troszeczkę dogadać, więc no trzeba będzie powoli tą kulturę sobie budować. A na razie będzie to szło powoli. Poszedłem sobie na pielgrzymkę, zostaliśmy pielgrzymami, przez co dostaliśmy też dużo pobożności, a to oznacza, że w końcu możemy wziąć decyzję o poświęceniu naszej krwi, dzięki czemu zostajemy tutaj patronem, tak jakby, dzięki czemu też wszystkie nasze dzieci dostają fajne buściki do relacji ze wszystkimi, a bardziej z wasalami religijnymi. A to też działa tylko do wasali religijnych? Tak, no ale część wasali pewnie religijna jest i to troszeczkę pomoże, a to jest zawsze fajne i w ogóle, dzięki czemu jak ktoś się rodzi z naszej dynastii, to pewnie już regularnie będzie miał, znaczy z tej głównej linii, będzie miał regularnie po 4 cechy na dobry początek. A gdybym jeszcze dorzucił czystą krew, to już w ogóle byłoby wybitnie. Malik al-Muazim Denha również postanawia zmienić wygląd herbu jego domu, ponieważ poprzedni wyglądał jak jakieś bazgroły plemienne. Więc tak wygląda nowy baner naszej dynastii, znaczy naszego domu, bo prawdopodobnie dynastii pozostaje taki sam jak wcześniej, tak? Pewnie tak. A może się to zmieni? Jak to zmienię? Pewnie się zmieni, powinno się zmienić, tu się zmieniło. Czyli to mi daje od mojej dynastii obecnej? Nie, to jest od domu, okej. Okay. A jak zmienię dynastię? Może dynastię zmienię na taki sam. O, od razu lepiej, teraz jest pięknie, wystarczyło zmienić naszej dynastii. A czy to też pozmieniało naszym odnogą na przykład?
Nie, u naszych odnóg pozostało po staremu. Okej, czyli oni mają stare tutaj plemienne wzory, a my mamy nowe, jak ballachowe wzorki, bardzo przyzwoite. Ja pierdzielę, nie włączyłem nagrywania. Jesteśmy w czasie ataku na Konkanę. Nic nie zrobiłem tutaj, jedynie wypowiedziałem wojnę Radcie o właśnie Konkanę, żeby zdobyć oczywiście Kerale. Była lekka komplikacja w czasie wojny, ponieważ w czasie bitwy zginął mi dowódca. I no, problem jest tego typu, że przegraliśmy bitwę właśnie z tego powodu, że nie było tam dowódcy. Dobra, zbierzmy tutaj trochę zasobów, żebym idealnie rzucił tę broń oblężniczą na front. Więc sobie tutaj dopomóżmy i tutaj rzućmy trochę więcej żołnierzy do środka. O, ona wzięła sobie jeszcze jeden sojusz, ponieważ czuje się zbyt słabo pod naszym naporem naszej dominacji, trzeba rzec. Jakoś dziwnie szybko padł ten fort, mimo że nie mieliśmy żadnej oblężniczej w sił. A nie, przecież mamy dwie armie oblężnicze, zapomniałem. Halima, niech będzie jej Halima. Syn się nauczył języka armeńskiego. Jakie ja mogę znać języki? Jakie są mi w ogóle potrzebne? Jakich ja mam w ogóle ludzi? Ja mam tutaj najwyżej butrów jeszcze mogę sobie ogarnąć. A butrowie po jakiemu gadają? Po berbersku. Okej, to mogę sobie z... A, nie mogę z tym panem nic robić. Jak to nie mogę z nim się dogadać? Przecież to jest blisko. A to nie jest tutaj? A nie, to jest w ogóle inna kultura, dobra, bo oni siedzą, ale nie są tej kultury, dobra, to jest mniej ważne. Dobra, więc kontynuujmy tą walkę i tak dalej, którą troszeczkę nie nagrałem, no ale no cóż, zebrałem tutaj armijkę, rzuciłem się statkiem tutaj, wygrałem oblężenie, poszedłem do góry, oni się cofnęli i tak w kółko będą się cholera rzucać w jedną stronę na drugą. Ale to jest irytujące, no kurde, no nie wytrzymię tego, ale tym razem to zwyciężę. Tym razem nie dam się pokonać. Ich, no nie wiem czemu nie da się pokonać. Może tym razem się nie dam pokonać i to zwyciężę. No i teraz uciekają. Chłopcy, biały pokój. Znaczy, nie chłop, tylko baba. Z jakiej racji miałbym go chcieć? Przecież ja wygram tą wojnę bez żadnego problemu. A nie, tracę już życie na żołnierzach. Ale długo to trwa, to oblężenie. Aż 20 dni? Z jakiej racji? To mają jakieś w ogóle. No, to jakieś najprostsze fortyfikacje tu są. No chyba dlatego, że wszyscy umieramy praktycznie z głodu. To mnie nie obchodzi, co Suhain ma. Dobra, wzięliśmy wszystko. Teraz oni odoblegają nam ziemię. Świetnie, a zatem pewnie zanim tam dojdziemy, to nam. O, znowu odbiją to i tyle. Ja pierdzielę, po prostu tak mnie wkurza ta wojna, że ja nie pojmę tego. I latają w kółko, kręcą się i tak ta wojna wygląda. A ja tu umieram z głodu. No po prostu szkoda słów. Szkoda słów i tyle mogę powiedzieć o tej wojnie. Ciekawe, czy ją w ogóle zwyciężę tutaj. Powinien to zwyciężyć, bo oni mają już debet, a ja mam za to umieranie z głodu, więc coś za coś. O, przegrywamy to jednak. A, bo ona jest jakąś wybitną w ogóle dowódczynią. Po prostu nie wytrzymie na tej wojnie, jest tragiczna. O, jeszcze ludzie mi tu uciekają. Nie wytrzymie. Użyłem taktyki oddzielenia armii oblężniczej od mojej armii głównej, teraz po prostu ganiamy się w berka. Ale przynajmniej już zdobyliśmy wszystkie tutaj prowincje. Teraz możemy, nie wiem, zacząć przesuwać front gdzieś tutaj do może tych ziem. Tylko ja wolałbym pójść tutaj górą i może tędy jakoś. Nie byłoby to jakoś bardzo głupie. No, gorzej będzie, jak po prostu się zdesantuję w tych moich wrogów, to byłoby trochę głupsze. No, chyba, że ich przechwycę, ale ja w to wątpię, że ich przechwycę, bo jakimś cudem oni tak są szybcy, że ja tego nie pojmę. Dobra, gdzieś w ogóle potraciłem moich dowódców, dobrych. Dowódcy mi poznikali. No, ja zwyczajnie tego nie rozumiem. Nie wiem, czemu ty mi organizujesz armię, a powinnaś to robić. Kto ci to zmienił w ogóle? Zwyczajnie głupie rzeczy się tu dzieją. Czemu w ogóle ty jesteś moim matriarchą? Ja chcę o tego pana, który jest moim lekarzem. Czy dalej jest moim lekarzem? Tak, dalej jest moim lekarzem. Wszystko ponawracane? No, prawie wszystko. Jeszcze Aleksandrię tutaj ruszmy ręcznie, bo widzę, że nasz wasal niezbyt chętnie chce to robić. A tymczasem w Konkanie. Jest! Chyba ich przechwycimy. Uda się. W końcu się uda. Nareszcie. Przechwyciliśmy armię. W końcu. Tak trudno było to osiągnąć. Ty jesteś z Cypru, okej, to jest, ale śmiesznie wyglądasz. Dobra, pobiliśmy ich, teraz możemy ruszać i asekurować naszą armię oblężniczą. I ruszać potem na ich stolicę, bo inaczej to się zwyczajnie tutaj nie uda osiągnąć nic. Tak to jest powoli irytujące. Denha może być cierpliwy. Cierpliwość jest świetna, szczególnie kiedy rządzi się na tych ziemiach, gdzie się rządzi. Ale może być też pracowity. I z tego co się orientuje. To bycie pracowitym daje takie same bonusy. Tak, takie same daje bonusy. Dodatkowo jeszcze. Tak. Bycie pracowitym daje to samo. I myk, po raz kolejny bitwa, ale tym razem już rozbicie ich armii praktycznie i w sumie
ogłoszenie raczej zwycięstwa po tej bitewce, mi się wydaje, teraz już powinno być koniec. Tak, jest w końcu koniec. Nareszcie, Boże, ale to było tragiczne. Dobra, więc my kompletnie tutaj po prostu zdobyliśmy jedną osobę, gołych ludzi, kurde, golasów. Proszę tutaj się tak nie pokazywać na tych ziemiach, bo wstyd. I ja najchętniej bym tutaj po prostu nadał ludzi lokalnych. Ta pani wygląda bardzo milutko, ona nie chce tu rządzi, a nie, ona mnie nienawidzi. Dobra, to nie jest jakiś wielki problem, poza tym ona jakby wygląda, jakby dopiero tę ziemię dostała tutaj, tak to wygląda. Bo ma tylko 200 żołnierzy. Bywa. O, pani mi tu wysyła pieniądze, jak bardzo miło. Dobra, więc nadajmy tę ziemię jakiemuś jak Ballachowi. Ten pan z naszej dynastii wydaje się być najbardziej odpowiedni, więc nadajemy mu ziemię. Tworzymy też tutaj tytuł, a bardziej uzurpujemy ten tytuł, a nie, my jednak mamy ten tytuł, okej. I oczywiście nadajemy go naszemu krewniakowi. I on tu sobie będzie rządzić, przez co Kerala teraz jest kontrolowana przez Nestodenhian. I to oznacza, że kontrolujemy już 3 nasze święte miejsca. Więc świetnie, w kolejnych odcinkach pewnie będzie jeszcze więcej, bo problemem nie będzie wzięcie Antiochii, która jest tutaj no, niezbyt silnie broniona. Ale na dziś będzie to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!